drugim gościem AZS Radek z TV dzisiaj jest Maciek Majcherek. Przypominamy, że jesteśmy 24 godziny przed rozpoczęciem spotkania z SKK Siedlce. Witamy Cię, Maciek. Witam serdecznie. No i na sam początek takie same pytania jak do Tomka Balcerka, czyli jakie wnioski po tym przegranym spotkaniu sobotnim? Na pewno musimy popracować nad obroną. No, za dużo punktów tam rzucili z prostych sytuacji, spod samego kosza. I to zaważyło na pewno na naszej porażce. Tak samo musimy poprawić atak. No, żaden atak nie wychodził nam do końca. Wszystkie punkty praktycznie zdobywaliśmy po indywidualnych akcjach, a nie po wypracowanych zagrywkach. No i nad tym pracowaliśmy przez te dwa dni. No właśnie, w raporcie statystycznym można było przeczytać, że bodajże 17 strat, nie wiem czy dobrze teraz pamiętam. To już kolejne spotkanie, w którym tak dużo strat. Jak myślisz, z czego to się bierze? Nie, chyba nie do końca jesteśmy skoncentrowani. Przydarzyły się naprawdę proste straty, tam wybicia piłki z rąk praktycznie, czy jakieś niedokładne podania i oni mieli chyba z tego co pamiętam 7 strat, 17, to jest duża różnica. SKK rozpracowane? No dzisiaj mamy jeszcze po treningu godzinne pewnie spotkanie, jakieś obejrzymy płytkę z ich meczy i na pewno trener coś nam przygotował. Teraz takie pytanie myślę od kibiców bardzo, bo wyszła na jaw sprawa z blogiem Maćka Raczyńskiego, czyli Okiem Raczka. Kibice dowiedzieli się również o Okiem Majera. No i teraz takie pytanie, kiedy pierwszy post? No zbieram się do tego, myślę, że jeszcze w tym tygodniu coś napiszę. Trzymamy za słowo. W poprzednim sezonie słynęliście z tego, że w naszej hali w SDS się rzucaliście bardzo dobrze za trzy. W poprzednim spotkaniu tego brakowało. Jak myślisz, dlaczego? Nie wiem, no rzucamy dużo na treningach. Nie jesteśmy w stanie, rozmawialiśmy z chłopakami, nie jesteśmy w stanie jakoś tak określić, dlaczego tak jest. No, treningi rzutowe mamy dużo, dużo rzucamy, ale no nie jestem w stanie określić tego. Mam nadzieję, że to się poprawi w następnych spotkaniach. W SKK również gra Kamil Sulima. Nie wiem, czy nie przekręciłem imienia. Kamil Sulima. Nie obawiacie się tego zawodnika? W poprzednim sezonie nawrzucał tutaj nam sporo punktów w SDS-ie. No, rzucił nam sporo punktów, ale wygraliśmy. Niech rzuci tyle samo, a jeśli wygramy, będzie dobrze. Jakie przygotowania? Dzisiaj ostatni trening przed tym meczem, chyba że jutro też trenujecie. Jak chcecie przygotować się do tego spotkania? Jak chcecie zagrać przede wszystkim? Musimy zagrać naszą koszykówkę. Musimy to zrobić tak, jak trenowaliśmy to przez dwa miesiące. To do czego się przygotowaliśmy, czyli twardo w obronie i zagrać kontrą szybko. No, postaramy się to jutro zrobić i wygrać ten mecz. Ostatnie pytanie. Pytaliśmy o to samo Tomka Balcerka, ale on nie chciał nam zdradzić, to może teraz ty. Co powiedział wam trener Czesław Daś w szatni po sobotnim spotkaniu? No chyba nie będę tutaj cytował, bo to dosyć ostre słowa były. No, sami wiedzieliśmy, jak zagraliśmy słabo i jak to spotkanie się potoczyło. Praktycznie oni przez cały mecz górowali nad nami i nie mieliśmy tam nic do powiedzenia, więc słowa trenera na pewno musiały być ostre. Dzięki wielkie.